Kiedy będą pojemniki i jak sortować odpady, to nie jedyne pytania, jakie wciąż stawiają sobie mieszkańcy gminy Krosno-Odrzańskie. Ponieważ w ubiegłym tygodniu nie mogliśmy otrzymać informacji od przewodniczącego zarządu Wiesława Zielaznego na tematy nurtujące Krośnian, o rozwianie wątpliwości poprosiliśmy przewodniczącego zgromadzenia związku Dariusza Jarocińskiego. Specyfikacja, przetarg i podpisanie umowy – to wszystko zostało zrobione, mówi przewodniczący. Problem braku pojemników ma zostać niebawem rozwiązany. Aby zasięgnąć szczegółowych informacji dotyczących np. harmonogramu odbioru odpadów, przewodniczący zgromadzenia zaprasza do zapoznania się ze wszystkimi materiałami umieszczonymi na stronie internetowej związku. Niebawem mają również powstać punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Firma TEW natomiast informuje, że jutro, w sobotę 13 lipca, będzie zbierać nieodebrane zgodnie z harmonogramem śmieci i prosi mieszkańców o wystawienie worków i kontenerów. Cały wywiad z przewodniczącym zgromadzenia Dariuszem Jarocińskim wyemitujemy po serwisie.